Kasia Urbańska, dzień dobry. Witamy w kolejnym odcinku programu Okiem Byłej Frankowiczki. Jest ze mną znana Wam Z Zofia Karaszewska. Cześć. Dzień dobry. Ale dzisiaj wyjątkowo nie będziemy rozmawiać o książce i o książkach i o tym, co się dzieje w tej sferze. Kredytów frankowych stricte. Nie będziemy rozmawiać o tym, co dotyka umów kredytowych i co dotyka frankowiczów na salach sądowych. Dzisiaj przyjrzymy się innemu aspektowi, czyli temu, co dotyka frankowiczów w aspekcie fizyczności, dbania o siebie i w aspekcie naszego zdrowia. No właśnie. Bo Zofia Karaszewska, poza tym, że redaguje książki, jest redaktorką, dziennikarką, pisze scenariusze, to także jest nauczycielem jogi. I trochę więcej nam powie o to, jak zadbać o siebie, właśnie będąc w tak trudnej sytuacji, jaką jest kredyt frankowy, jak sobie poradzić z emocjami, jak te emocje okiełznać. No właśnie, well-being to takie słowo klucz, słowo, które wyjaśnia też nową filozofię, z którą życie bez kredytu ruszy, żeby pomóc frankowiczom. Jak ty ze swojego doświadczenia opisałabyś właśnie well-being? Może zacznę od tego, że rzeczywiście zawsze tutaj byłam, jak diagnozowałyśmy problem frankowiczów, jak rozmawiałyśmy o tym, e, jakie mają ciężkie, jakie mamy ciężkie życie w związku z obciążeniem kredytowym. I trochę zawsze byłam bardzo poważna i. No i ten temat i problemy które dotykały kredytobiorców zawsze były ciężkie i trudne. Dzisiaj mam takie poczucie, że pokazujemy pewne narzędzie, które może być bardzo pomocne w tym, żeby sobie z tymi trudnymi emocjami, które już wiemy, mhm. bo chociażby na podstawie badań i wszystkich państwa doświadczeń osobistych, wiemy, że kredyty frankowe bardzo źle wpływały też na naszą psychikę na przykład i na nasze zdrowie. Jestem nauczycielem jogi, tak i mam poczucie, że Joga to jest wspaniałe narzędzie do tego, żeby odnaleźć w sobie siłę, mm -hmm. żeby zrozumieć pewne zależności, które nami kierują w życiu. Nasze lęki czasami żeby wzmocnić się bardzo, najpierw w ciele, bo do tego to się wszystko sprowadza, poszukać jakiejś takiej równowagi wewnętrznej i równowagi też po prostu w swojej postawie na przykład. Siły mentalnej i żeby z tą, z tą siłą potem móc wejść w życie, podjąć nowe decyzje, zobaczyć te same sprawy w innym świetle trochę, zobaczyć to, jak my czasami widzimy pewne rzeczy przez nasze lęki albo jakieś wzorce myślowe, w których tkwimy. No i joga tak no pozwala, gdyby dużo zrozumieć, ale jest też. No, narzędziem, ale też mm -hmm. takim mieczem, z którym można wyjść i zawalczyć o swoje życie. No właśnie, to ważne, co powiedziałaś, bo wielu Frankowiczom wydaje się, że ta trudna sytuacja, w której są, czyli to obciążenie kredytem, już tak determinuje ich myślenie, tak przysłania im obraz całości, że nie mają perspektywy, nie mają odejścia. Co więcej, wydaje mi się też z mojego doświadczenia, że trudno im Jakoś wyobrazić sobie, że w tym natłoku mhm. i ciężarze właśnie takiego zniewolenia kredytowego mogą znaleźć przestrzeń na to, żeby sobie odpuścić. Tak, to jest w ogóle bardzo ważna, ważny aspekt, mi się wydaje, zwłaszcza jak chce się zacząć coś zmieniać. Bardzo często nam się wydaje, że to nie jest ten moment, że nie mamy czasu, że teraz musimy się zająć nie wiem, zarabianiem na ratę, że teraz musimy pracować, że teraz nie wiem, dzieci. Albo że teraz się czujemy nie najlepiej fizycznie, więc poczekamy, aż będzie lepiej, i wtedy dopiero, nie wiem, rozłożymy matę, czy mm -hmm. zaczniemy biegać, tak? Ale to jest trochę iluzja naszego umysłu, no bo właśnie nie będzie lepiej, będzie tylko gorzej z każdym dniem i z każdym miesiącem i potem z każdym rokiem. Będzie nam potem trudniej wrócić do formy, do tej naszej bazy, do, tego, mhm. do tej naszej postawy, do zdrowego funkcjonowania naszego organizmu, jeśli nie zaczniemy. No właśnie, będę trochę tutaj w kontrze i będę starała się przyjąć perspektywę drugiej strony. Mhm. Bo jak ja mam wyskrobać jeszcze w tych wszystkich trudnych emocjach, emocjach czas na jogę, jak wydaje mi się, że źle się wysypiam, bo mam kredyt frankowy i cały czas myślę o tym, jak z niego wyjść, potem cały dzień myślę o tym, jak zarobić na ten kredyt i muszę mm. gonić cały czas z czasem, żeby ze wszystkim zdążyć, plus jeszcze muszę zadbać o rodzinę, a ty mi próbujesz powiedzieć, że jak ukradnę tę godzinę mm -hmm. i zrobię coś dla siebie, Właśnie postanowię się skupić na sobie, to będzie mi lepiej? Znaczy to jest trochę tak jak z medytacją. <laughs> Mówi się, że jak nie masz czasu medytować 5 minut w ciągu doby, to powinnaś medytować godzinę. E, to po pierwsze, że im więc, im bardziej ci się wydaje, że nie masz na to przestrzeni w życiu, tym to jest, powinien być większy alarm dla ciebie, żeby znaleźć tą przestrzeń. Mm -hmm. Bo e, prędzej czy później twoje ciało zrobi to za ciebie. I zaczniesz chorować, zacznie cię boleć kręgosłup, będzie ci ciężko wstać z łóżka i te wszystkie obowiązki, które już teraz cię jakoś przytłaczają swoją ilością na przykład, staną, staną się w pewnym momencie niewykonalne po prostu. No właśnie, czy mogę sobie tymi złymi emocjami zaśmiecić tak głowę, że stracę ogląd rzeczywistości i na przykład, abstrakcyjna sytuacja, hipotetyczne zupełnie, pójdę na... Sale sądową nieprzygotowana, albo włączy mi się ten tak zwany gadzi mózg, nie będę w stanie racjonalnie skupić się na tym, co się dzieje, bo będę tak spięta, tak zestresowana, że nie będę potrafiła reagować racjonalnie. Znaczy, wszyscy to mamy i wszyscy tego doświadczamy, bo też działa tak nasz umysł. E, trochę to jest co, to, co naszemu gatunkowi pozwoliło przetrwać, czyli e, taka analiza scenariuszy, wszystkiego, co się wydarzyło, taki małpi mózg się o tym buddyzmie mówi ale też to, jak sobie potrafimy zaprojektować różne warianty wydarzeń. No mhm. to wszystko pozwoliło nam przetrwać i wygrać tak naprawdę w ewolucji, tak? Ale to też bardzo często działa przeciwko nam. Dlatego trzeba ujarzmić te wszystkie myśli i ten gadzi mózg też trzeba oswoić. A to jest, że staniesz na matę i na początku naprawdę to może być 5 minut. Naprawdę. Mhm. To sprawi... Ja nie znam osoby, która by nie poczuła się lepiej po sesji jogi. Znaczy na początku to są bardzo delikatne zmiany, po prostu, nie wiem, puszczają nerwy, albo czujesz większe rozluźnienie w ciele, albo czujesz, że ten mały mózg gdzieś się uspokoił, że się skoncentrowałaś, nie wiem, na oddechu, na ruchu. No i potem chcesz, żeby to było więcej, żeby to było 10 minut, a potem pół godziny, a potem kilka razy w tygodniu, a potem, tak jak ty, Kasiu, nie wyobrażasz sobie dnia bez jogi, bo po prostu czuje twoje, twoje ciało czuje, że to jest najlepsze, co możesz mu dać i ona tak naprawdę wymusza. Tak, i to jest właśnie to ten wellbeing. to jest to, do czego my dążymy, czyli do tego, żeby dać naszemu ciału też sygnał, że o nie dbamy. Ale tak jak dajemy frankowiczom w ramach społeczności życia bez kredytu sygnał, że dbamy o ich sprawy i są one dla nas ważne, tak ich zdrowie też jest dla nas ważne. Dlatego nowa inicjatywa społeczności życia bez kredytu, czyli ZBK, Wellbeing ŻBK, ma za zadanie skupić się właśnie na tym aspekcie fizyczności i zdrowia i w ramach tego projektu ty tutaj jako nauczycielka jogi będziesz swoim doświadczeniem i swoją praktyką dzieliła się z frankowiczami społeczności życia bez kredytu, tak? Tak jest. Wszyscy, którzy będą chcieli spróbować albo którzy już praktykują jogę i chcieliby to ubrać, no znaczy jakoś częściej to robić albo właśnie mają problem ze znalezieniem odpowiedniej szkoły, bo też nie ma ich jakoś bardzo dużo, no to tak. Życie bez kredytu da taką możliwość, żeby zadbać o swoje ciało, ale tak naprawdę to wszystko, co robimy na macie, wpływa też bezpośrednio na to, jak myślimy, czy jesteśmy zestresowani, jak potem reagujemy, na przykład w sądzie, jak przyjmujemy stres, jak sobie z nim radzimy, mhm. więc to jest wszystko no, bardzo połączone. Wszyscy to wiemy, że jak jesteśmy zestresowani, to bolą nas e, tutaj na przykład barki czy ramiona, albo nagle zaczyna nas, nas boleć kręgosłup albo brzuch. Znaczy także to wszystkie nasze emocje bezpośrednio wpływają na nasze ciało. Czy myślisz, że taka inicjatywa, z którą jeszcze się nie spotkaliśmy w ogóle w kontekście kredytów frankowych, pomocy frankowiczom, to jest coś dziś potrzebnego? Czy to jest jakaś taka formuła, którą trudno na razie zdefiniować? Znaczy mi się wydaje, że no, sprawność fizyczna to jest coś, co jest niezbędne w ogóle do tego, żeby um, mieć szczęśliwe życie, mhm. żeby czuć siłę, dobrostan? żeby, no tak, cały czas będą nas spotykać i spotykają nas trudne sytuacje, no bo życie takie jest, że, że będzie stres, że będą niespodziewane zwroty akcji, będzie lęk i będzie ból i tak dalej. Ale możemy się przygotować na to wszystko i sobie jakoś z tym radzić. Frankowisze zostali już doświadczeni mocno przez los, więc wydaje mi się, że tym bardziej są grupą, którą trzeba zadbać i którym warto pomóc. No a no joga to jest jakaś droga, która prowadzi właśnie do takiego myślenia, że poradzę sobie w życiu, poradzę sobie w każdej sytuacji, mm -hmm. że mam w sobie siłę, że umiem panować nad, tym, nad swoimi myślami, odsuwać te, które są dla mnie destrukcyjne, które niczego nie wnoszą, umiem podejmować świadome decyzje dla swojego dobra. No i to jest to wszystko, też co robią Frankowicze, jeśli na przykład wstępują na drogę sądową. Mm -hmm. A stres, którym się mierzą, my też to bardzo dobrze wiemy, obie, w trakcie trwania procesu jest trudne. Jest trudne, żeby go oswoić, żeby sobie z nim poradzić, żeby nie wpłynął za bardzo na Twoje zdrowie i na Twoje ciało, a cała idea well-being jest odpowiedzią trochę na, na tą sytuację Frankowiczów. Tak mi się wydaje, że właśnie pozwoli złagodzić te negatywne skutki, chociażby stresu związanego z pozwaniem banku. Będziesz bardzo ważnym filarem tego procesu well-being, który uruchamiamy w ramach Społeczności Życia bez Kredytu, bo nie tylko yoga będzie brana pod uwagę, jeżeli chodzi o well-being, bo każdy z nas ma inne potrzeby. Niektórym Jasne. co innego będzie potrzebne: inny rodzaj dyscypliny albo inna forma wysiłku, wysiłku okay. zadbania o siebie. Co jeszcze w ramach Well-being planujemy, żeby Frankowiczom pomóc, żeby ich wesprzeć w tej sferze zdrowia? No, na pewno będzie trening taki siłowy, ogólnorozwojowy. Myślimy tak naprawdę, co, co jeszcze można by pokazać, podsunąć Frankowiczą jako te narzędzia do mm -hmm. wspierania właśnie swojego zdrowia fizycznego, ale na pewno też dieta, na pewno też. No, różnego rodzaju ćwiczenia oddechowe, to też jest bezpośrednio związane z jogą, ze sztangą, bo ja jestem nauczycielem sztangi jogi, e, ale też fizjoterapia, masaże, no wszystko co e, tak naprawdę przez ciało, e, jak możemy wzmocnić ciało, żeby to bezpośrednio wpłynęło też na nasze myślenie, na nasze zdrowie, na nasze dobre samopoczucie. Mm -hmm. To bardzo ważne, co teraz się będzie działo w ramach społeczności życia bez kredytu, bo well-being, jak bardzo abstrakcyjnie dzisiaj Wam nie będzie się wydawało, ma przynieść korzystne zmiany generalnie ma przynieść korzystne zmiany w Waszym zdrowiu, w Waszej fizyczności, ale też bardzo pomoże Wam podejmować decyzje, dlatego że oczyszczając Waszą głowę właśnie z tych toksycznych, trudnych emocji, łatwiej Wam będzie potem spokojniej znosić trudy, które czekają Was w ramach procesu frankowego. Więc poza tym, że my będziemy Was wspierać jako prawomocni, pomocni w tym aspekcie przejścia formalnego przez cały proces, to Zofia, nauczycielka jogi, Jan Słoniewicz, trener personalny i wielu, wielu innych ekspertów będą pomagali Wam zadbać o siebie w tym wymiarze duchowo-zdrowotnym, który jest bardzo ważne, żeby budować swoją silną pozycję, silną osobowość i też konfrontować się z trudnymi emocjami. Zofia, bardzo dziękuję Ci za wizytę w studiu. Dziękuję, dziękuję. Ci, że poświęcasz swój czas i swoje doświadczenie też um, Przesyłasz dalej. Także zapraszamy Was do tego, żebyście dawali nam znać po pierwsze, jakie macie potrzeby i z czym się mierzycie i czy idea well-being jest potrzebna, a my będziemy dzielić się z Wami naszym doświadczeniem, dobrymi radami ekspertów i zapraszać Was do tego, żebyście stali się też członkami well-being RZBK i aktywnie uczestniczyli w zajęciach, praktykach prowadzonych przez naszych ekspertów. Dziękuję za dziś.